Tegoroczny festiwal ma jeden wspólny motyw, a jest nim setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości spod zaborów. Taka też jest tematyka organizowanych w ramach festiwalu koncertów. Okazuje się, że ten jeden temat muzycznie można przedstawiać w bardzo różny sposób. Ostatnio po góralsku. Hej, na góralską nutkę, Łonie Niepodległości naszej ojczyzny o roku 1918 i następnych rokach, kiedy to Polska odzyska niepodległość. Dziś o kwolkapela góralsko-chora, co po góralsku, po karpacku oznacza górę. Zagrał Państwu dzisiaj w Szanowie. Góralska muzyka wciąż ma wielu zwolenników, bo pomimo nie najlepszej pogody sala w domu Urbańczyka wypełniła się po brzegi. A co usłyszeli widzowie? Muzyka góralska jak Hajduk, Krywań, Hej Bystrowoda, na samym przedzie Galica jedzie, cy przybyli ułani pod okienko, cy wojenko wojenko, cy o mój rozmarynie, to dzisiaj okrzyćko Państwo usłyszycie. Koncert w minioną niedzielę był jednym z ostatnich w ramach tegorocznego festiwalu. Kolejny oczywiście w niedzielę o godzinie 17 w USC. Tym razem będzie to zupełnie inny repertuar. Będzie pianistka z Paryża, ze stolicy kultury europejskiej, można powiedzieć. Cieszymy się, że pani Ernestyna Bleto przyleci już w piątek do Polski, do Chrzanowa, na zaproszenie pani dyrektor Haliny Pstruchy, z którą jest zaprzyjaźniona jej mama, czyli pani Krystyna Mazurówna, znana w Polsce tancerka, i dzięki tym kontaktom będziemy mieć okazję tego koncertu pianistki francuskiej posłuchać u nas w Szanowie i repertuar, który dobraliśmy, paderewski. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny, warto więc się wybrać.